Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, chciałabym dzisiaj stanąć przed wami i z wdzięcznością podzielić się tym, co przeżywałam w ciągu ostatnich kilku miesięcy z Bogiem. I choć na co dzień nie mam problemu z podzieleniem się Ewangelią albo świadectwem Bożego przeżywania z ludźmi, których Bóg stawia na mojej drodze, natomiast z tego miejsca czuję lekki stres, także wybaczcie mi, że przeczytam to świadectwo, żeby nic mi nie umknęło, to czym chcę się z wami podzielić. Zacznę może od psalmu 57, wers 2-4. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. We wrześniu ubiegłego roku zgłosiłam się na kontrolę do dermatologa, ponieważ zaniepokoiła mnie zmiana znamienia na mojej skórze. Diagnoza, którą usłyszałam od pani doktor tamtego dnia, przeraziła mnie. Czerniak złośliwy skóry. Następnego dnia miałam zgłosić się na badania znamienia pod mikroskopem i niestety otrzymałam skierowanie na onkologię do natychmiastowego usunięcia. Słysząc diagnozę w pierwszej chwili, całe moje życie stanęło mi przed oczyma. Zaczął pojawiać się strach przed tym, co nastąpi. Po powrocie do domu, gdzie mąż z braćmi mieli grupkę modlitewną, poprosiłam ich o modlitwę i złożyłam przed Bogiem problem, z którym przyszło mi się zmierzyć. Modliliśmy się o Boży dotyk i interwencję. Kolejne dni były naprawdę trudne. Próbowałam to wszystko jakoś w głowie poukładać, ale myśl o śmierci nie dawała mi spokoju. Był to bardzo ciężki czas dla mojej rodziny. Wróg atakował moje myśli, czas stanął w miejscu i nie wiedziałam, co będzie dalej. Ze względu na długi czas oczekiwania terminu na onkologii umówiłam się na zabieg wycięcia znamienia w poradni chirurgii w Ustroniu, gdzie w ciągu kilku dni wykonano zabieg. Na wynik czekałam 2,5 tygodnia. Był to czas, kiedy Bóg przestawiał priorytety w moim życiu. Pocieszał mnie przez słowo, którym karmiłam się każdego dnia, a psalmy były moją modlitwą i podnosiły mnie na duchu. Pan w tym czasie karcił mnie, napominał, ale też posilał i leczył. Nie chciałam pogodzić się z tym, że mogłabym teraz odejść. Teraz, kiedy moje życie wreszcie jest poukładane, Bóg dał mi wspaniałego męża, kochanych synów i wszystko to, o co modliłam się latami. Czyż miałabym to wszystko teraz zostawić? Wołałam i błagałam Boga o zdrowie, o życie. Wierzę, że Jezus poniósł moje choroby na krzyż. Wierzę i wyznaję, że w Jego sińcach i ranach jest uzdrowienie. I o to się modliłam. Prosiłam Boga, aby to stało się moim udziałem. I właśnie w tym najtrudniejszym momencie Duch Święty przypomniał mi słowa Pana Jezusa i zrozumiałam wtedy, że zawsze powinnam być gotowa zostawić to życie, rodzinę i to, co jest na świecie, i być gotowa spotkać się z Nim. Jezus powinien być dla mnie najważniejszy i to Jemu powinnam oddać stery mojego życia, bo On jest moim Panem i w Nim jestem bezpieczna. Zobaczyłam, że to wszystko, co z łaski ofiarował mi Pan, jest Jego i nic nie może być ważniejszego od Niego. Zdałam sobie wówczas sprawę z tego, że właśnie zdaję praktyczny egzamin mojej wiary, zaufania Bożej opiece, poddania Jego prowadzeniu i odpoczynku w Bożym pokoju. Bóg wtedy przypomniał mi to wszystko, co On dla mnie już uczynił. Wszystkie Boże błogosławieństwa, wysłuchane modlitwy,
i to, że On nigdy mnie nie zostawił samej i nigdy mnie nie zawiódł. Przełom nastąpił w dniu, kiedy w modlitwie zawołałam: Panie, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I cokolwiek masz dla mnie, ufam Ci, Jezu. Wszystkie troski zrzuciłam na Niego, bo wiem, że On ma o mnie staranie. Słowo Boże mówi, że ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, a ucho nie jest przytępione, aby nie słyszeć. A w Jeremiaszu czytamy, że albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować nam przyszłość i natchnąć nadzieją. I tej nadziei uchwyciłam się całym sercem. Kiedy przyjechałam po wynik, usłyszałam od lekarza dwie wiadomości: dobrą i złą. Zła to, że był to czerniak złośliwy skóry z nielicznymi komórkami nowotworowymi, a dobra, że został bardzo szybko wykryty i usunięty. Pomyślałam wtedy: Boże, Ty się nigdy nie spóźniasz. Pomimo usłyszanej diagnozy poczułam znowu Bożą rękę nad moim życiem. Kochani, i w tym miejscu chciałabym was wszystkich zachęcić do badań kontrolnych. Jeżeli was coś niepokoi, nie bójcie się. Skorzystajcie z wiedzy lekarzy, pamiętając, że to Bóg dał im mądrość i chce się nimi posługiwać. W moim przypadku szybka interwencja miała bardzo duże znaczenie. Lekarz chirurg skierował mnie z wynikiem na dalszą diagnostykę do szpitala onkologicznego w Bielsku, gdzie w późniejszym czasie wykonano dokładne badania i dzięki Bogu wyniki były dobre, bez żadnych przerzutów. Mojej radości i wdzięczności nie było końca. Bóg jest naprawdę wspaniały. Lekarz umówił mnie na kolejny zabieg wycinania rany z blizną i poszerzenie tego całego wycinka skóry. Nie było to przyjemne, ale konieczne w tego typu przypadku. Po zabiegu znowu nastał czas oczekiwania na wynik i powierzenia tego całkowicie mojemu Bogu. Tym razem Boży pokój wypełniał już moje serce. Z perspektywy czasu powiem, że choć był to bardzo trudny czas, jednak piękny czas przeżyty z Bogiem. Wiedziałam, że Bogu nie chodzi o to, aby przeczekać, aż to wszystko się skończy, ale abym wyciągnęła wnioski z tego doświadczenia i wyszła przemieniona dla Jego chwały. Bóg uczył mnie zaufania Jemu, poddania, pokory, wdzięczności, cierpliwości i odpoczynku w Nim bez względu na okoliczności. Siłę dodawała mi myśl, że Bóg jest większy niż mój problem, że On czuwa nade mną i nic nie wymyka się spod Jego kontroli. Cokolwiek się wydarzy, wiem, że jestem bezpieczna w Jego ojcowskich ramionach. Moje życie jest w Nim ukryte i nie muszę się bać. Jeżdżąc na onkologię, modliłam się o to, aby Pan mnie tam używał. I tak dwukrotnie miałam okazję podzielić się z pacjentkami tym, kim dla mnie jest Pan Jezus Chrystus, czego dokonał na krzyżu. Zachęciłam do czytania Słowa Bożego i że warto zaufać Bogu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Bóg podarował mi piękny prezent. Kiedy na kolejnej wizycie usłyszałam od lekarza, że w pobranym materiale nie znaleziono komórek nowotworowych, dziękowałam Bogu słowami z Psalmu 118. Pan Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę, Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękuję Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Obecnie jestem pod kontrolą onkologa i kilka razy w roku mam przyjeżdżać na badania kontrolne, ale bez względu na to, co przede mną, wiem, że mój Pan jest zawsze ze mną. Wierzę i ufam, że to, co Bóg zapoczątkował, ma moc i dokończyć. I o to się modlę. Przez całe to doświadczenie towarzyszyły mi słowa z Psalmu 118, 17 werset.
Nie umrę, ale będę żyć i ogłaszać dzieła Pana. Kochani, chciałabym w tym miejscu też wspomnieć i podziękować całej mojej rodzinie, przyjaciołom i wam, siostry i bracia, za wasze nieocenione wsparcie, za wszystkie budujące rozmowy, SMS-y i przynoszenie mnie na rękach modlitwy przed Boży tron. Wierzę, że Bóg wysłuchał waszych modlitw. Dziękuję. To niesamowity przywilej mieć tak wspaniałą Bożą rodzinę i duchowe wsparcie. Dziękuję kochanemu mężowi za wyrozumiałość, okazaną miłość i poświęcony dla mnie czas. Kochani, bez waszej pomocy trudno byłoby mi przez to doświadczenie przejść. Jestem ogromnie wdzięczna mojemu Bogu za to, że jest ze mną w dniu dobrym, jak i złym. Za wszystkie Boże obietnice, które są balsamem dla mojego serca. I za to, że w Nim jestem bezpieczna. Każdego dnia chcę być gotowa na spotkanie z moim Panem, a póki żyję, chcę Jemu wiernie służyć do końca moich dni i opowiadać, jak wielki jest nasz Bóg i jak wielkich rzeczy dokonał, bo moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu Bogu moim pokładam nadzieję, aby opowiadać o wszystkich dziełach Jego. Amen.